Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zymaciek, a to jest kolejny odcinek Skyrim. Holy! O kurde, i popatrzcie, co się dzieje, kurczę, już w pierwszej sekundzie naszego filmiku. Mamy smoka, więc okej. Skoro tak, auć, skoro tak, no to będziemy się z nim bić, prawda? No dobra. Jakoś sobie z nim poradzimy, bo troszkę, jak widzicie, znaczy może jeszcze nie widzicie. Okej, już ginie i gitara. Okej. Die, bitch. No i tak, co my tu mamy? Okej, i to sobie wezmę, tyle że nie mogę teraz biegać, więc schowam to sobie do jakiegoś tego... What the fuck? Czemu mnie koń zaatakował? Okej, spoko, to było dziwne. Dobra, więc tak. Aha, nie mogę biegać. No tak, schowam sobie do jakiejś skrzynki tutaj. I sobie podekspiłem troszkę, bardzo dużo. Znalazłem płytową zbroję, znalazłem taki hełm, nie wiem co to za hełm jest, ale fajny. No i coś tam ogólnie sobie zaraz wam pokażę na mapie. Ogólnie takie... Tyle pozwiedzałem światów, znaczy światów. Różnych takich pojedynczych cave'ów, coś, jakieś takie kampy, coś takiego, no i różne takie rzeczy. No i w tym odcinku mam zamiar iść do... I mam zamiar wziąć, znaczy mam zamiar po prostu pójść do tych staruchów tam na górze, więc dobra, tylko muszę znaleźć jakąś skrzynkę, żeby w niej schować te drogocenne rzeczy ze smoka, bo nie mogę biegać. W sumie zawsze mogę dać Fendelowi, ale on przecież tego nie udźwignie tak czy siak. Więc dobra, no i w sumie jeszcze mogę w magii. Mam shouts i coś... Aura Whisper. No your voice is not a shout, but a whisper revealing the life forces. Dobra, na razie tego nie będę marnował, potem sobie może zobaczymy, jak będzie coś innego. Dobra, mamy tutaj pustą skrzynkę, no i sobie schowamy sobie to. Jakiś Black Soul Gem, nie wiem co to, ale dużo wart, dużo fajnie. Więc dobra, to też sobie schowamy, to też sobie w sumie możemy schować, bo nie jest niepotrzebne, to możemy schować. To wszystko schowamy, te gantlety, to też mamy dużo golda i oczywiście zacząłem sobie smajtować, czyli po prostu, wiecie, robić różne takie zbroje czy coś. Dobra, to oczywiście ukradłem, jak widzicie, to mogę sprzedać potem, okej, to muszę donieść, to jest quest, który muszę donieść, nie wiem, czy pokażę to na odcinkach, czy gdzieś poza, nie wiem. Ale będę to trzymał, bo to w ogóle nic nie waży. Dobra, to mogę sobie zostawić, to zostawię, to też, tego nie mogę tak czy siak. No i okej, chyba to wszystko, dobra, to i tak nic nie waży. Książki, aha, jeszcze to przeczytam, dobra. No to tak, możecie sobie tutaj przeczytać. No i dobra, nie dam wam więcej czasu. Okej. No i właśnie przyszedł do mnie kurier i dał mi ten list. Co oni tak stoją, patrzą się na tego smoka cały czas? Jestem Dragonbornem, tak. Dobra, idziemy. O, ale fajne niebo, zarąbiste niebo. Dobra, więc tak. Pójdziemy sobie do tych białobrodych, czy siwobrodych, czy jakim tam. I tak, to, tak, ten. No i dobra. Nie wiem, czy iść teraz, czy za dnia. Może jednak sobie pójdziemy za dnia. Dobra, poczekamy sobie 4 godziny. I akurat będzie rano. Nie ma to jak stać 4 godziny i widzicie, jest jedną nogą w górze. Ha, o ja pierdzielę. Takiego freeza zrobić, no naprawdę. No okej, ładna pogoda jest, to akurat fajnie, będzie przyjemnie sobie spacerować. Dobra. No tu widzę na mapie, że jeszcze coś tam na wprost nie odkryłem.
bo jest zaznaczone na czarno, a nie na biało, ale potem... Aha, tu jest, widzicie? Takie coś, no kurczę, akurat... Takie coś... Takie coś, tam jest właśnie taka jakaś świątynia, a może sobie później do tego pójdziemy, zobaczymy. Najpierw musimy się przejść do tych siwobrodych. Oczywiście mam, oczywiście zdecydowałem się na ciężką zbroję, ale muszę znaleźć całą zbroję płytową, nie wiem gdzie ją znaleźć. A może ja mam zbroję, nie wiem, może to jest zbroja płytowa, chociaż... Nie, Nordic. Czyli muszę plate. Wszystkie plate muszę zdobyć. No, bo to są Shin. Czyli jednak muszę plate zdobyć. No, po prostu muszę wszystkie płytowe zdobyć. O, chodź tu, człowieczku. Ja nie mogę, no. Ja, fuck. Nie, no ja jestem beznadziejny w tym łuku. No dobra. Nieważne. Dobra, idziemy dalej. No i cóż. Gdzie my mamy dokładnie iść? Musimy okrążyć to i iść dokładnie tutaj. Iverstead. Dobra, no to idziemy do Iverstead. No i przy okazji sobie odwiedziłem wioskę. Właśnie nawet wam pokażę. Rorikstead, która była gdzieś... Tutaj? Tutaj? O, jest, Rorikstead. I z Rorikstead pochodził taki gościu, który zawsze w intro ginie jako uciekinier z egzekucji. Możecie go kojarzyć. Lokir of Rorikstead. I on właśnie stamtąd pochodzi. Zrobiłem sobie jakiś tam quest, musiałem zapłacić 170 golda za armor, ale nie dla mnie, tylko dla... jako item quest. No dobra, to idziemy. Okej, okay, tutaj zauważyłem, że po drodze mamy fortecę, którą możemy zawsze zdobyć, więc spoko. To mi się podoba, więc tutaj już widzę naszego pierwszego klienta, który chce dostać strzałę w głowę. Pięknie. No i dobra, więc w sumie skoro tak, no to musimy zaatakować tę fortecę. Mi to bardzo pasuje. Detected, tak? O kurde, idzie tu. Czarnoksiężnik. Oj. Oj, o kurde. O kurde, jakiś mocny jest. Nie pchaj mi się w kadr, kurde, Fendal. Już parę razy zginąłeś, musiałem ładować grę. O kurde, nie trafiłem go. Gdzie ty mi tu? Proszę bardzo. Bum! Pięknie. O, widzicie? Fendal już tam umiera, kurde. Dobra. Tego nie chcę. Nic tu nie masz. No co za bieda, no. Ja pierdzielę. Dobra. Jesteście tu ludzie? Popaleni są. Czemu oni tutaj wszystko palą? To ja nie wiem. Dzień dobry. Przyszedłem kupić jakieś... O ty. O tyż moto. Ho, pięknie, druga zginęła taki sam sposób. No ale ta maska w ogóle, ten hełm, no naprawdę pasuje do tego wszystkiego. Co to jest? Oj, damage stamina, kurde, niedobra ryba. Fuj. O, co my tu mamy? Gold 15 i healing. Ja to mogę nawet teraz wziąć. No i dobra. Więc w sumie, skoro tutaj nikogo więcej nie ma, no to raczej wyjdziemy sobie do środka. Wchodzimy. Dzień dobry. Okej, okay, więc kurczę, muszę wam powiedzieć, że naprawdę mi się strasznie fajnie gra w tego Skyrima. Jakbym miał pokazywać we wszystkich odcinkach, że... Znaczy moje, w ogóle nie miałbym... Jakbym nie miał w ogóle grać poza odcinkiem, to naprawdę strasznie dużo odcinków by to zajęło, ale nie chcę tak przedłużać tych odcinków, bo jednak inne gry też czekają. Dobra. I uwaga, bum! Świetnie. Oj, ktoś tam już widzi. O-o. A, są pewnie na górze. Wow. Oj, już trzech. Dobra, co my tu mamy? O kurde. Wow. Holy shit. I to jeszcze adept.
O, nie, tak dalej być nie będzie. Ja zaraz wam, kurde, pokażę, co znaczy być, kurde. Wow, gdzie on dostał? O, pięknie, pięknie. Dobra, ale oczywiście nic nie miał, bo po co? O, enchanting, no fajnie. W sumie nie będę tego enchantingu używał, ale jednak... Jednak coś tam. O, gdzie oni są? Gdzie oni są? O, ja pierdzielę. O, kurde. Ale oni są mocni. No, mam po prostu słaby armor jak na razie, ale kurczę, ja pierdzielę. Mogłem się nie ruszać, znaczy mogłem od razu ich zabić. Właśnie słaby jestem w defensywie, w ofensywie jestem dosyć spokojny, kurczę. Okej. Okay. Uwaga. Strzeli w łeb. Pięknie. Dostał, kurczę, tank, że mógłby przeżyć, ale spoko. Okej, okay, wyjmujemy sobie Edui. Edui to jakiś taki miecz, który zdobyłem w jakimś dungeonie. Dużo dungeonów sobie właśnie... Wow! Wy jesteście i z ognia, i z tego. Dobra, pobawimy się ogniem i mieczem. Oh my god! O kurde, mam zero, kurczę, tego. Dobra, trochę sobie pojem, żeby nie marnować tych... Żeby nie marnować HP, w sensie... HP? HP? Okej, już chyba cały. No kurde, Fendal. Gdzie ty jesteś? Kurde, gdzie oni są? W ogóle ich nie widzę. Dawaj, pobawimy się w ogniem i miecze. Proszę... Wow, znowu HP, znowu HP. Jemy. Wow, tego nie pij. Jemy. Nie ma co, kurcze. Dobra, no przynajmniej możemy już, kurczę... Okej, HP już mamy całe? Muszę się upewnić, bo naprawdę... Healing. No, jeszcze jedno takie. Dobra. No i przynajmniej ta już zginęła. Tamten też. Pięknie, już umarli. Świetnie. A macie coś przynajmniej przy sobie? No, przynajmniej takie coś. Przynajmniej 15 golda. No dobra. A tutaj coś ciekawego? Nimrod. Auć. Damage health, o kurde. Fuck, nie chciałem tego... Nie chcę tego, nie chcę tego gówna. Nie chcę tego orkiszowego daggera. Bułki mogą być orkiszowe, ale dagger... no to tak, co ja miałem wziąć? Raczej Edui. Okej. Okay. Myślałem, że coś mi skoczy. No dobra, tu nic ciekawego. Raczej w skrzynce coś powinno być fajnego, nic... Healing, magicka, dobra, wiem, że magiki nie używam, ale jednak lubię zbierać potionki. Chociaż wiem, że one trochę ważą i może to mi się potem odbić, ale zawsze mogę je wypić, więc to akurat nie ma z tym problemu. Fire Souls nie, bo ja nie jestem alchemikiem. Okej, więc to chyba wszystko. Chyba wszystko stąd, jeśli się nie mylę. Dobrze, jeszcze tutaj pójdziemy i zobaczymy, czy coś na górze mamy ciekawego. The school of alternation focuses the manipulation of the physical world and is used to cast spells like water breathing, magical armor and mage light. Bardzo ciekawe. What the dwarven sphere lacks in strength, it makes up for in speed and mobility as it patrols the halls and the dwarven voice that protects. High Elves, also known as Altmer, are natives of Somerset i coś tam. Okej, okay. Więc dobra, no idziemy do tych Greybeardsów, nie ma co przedłużać. Chociaż i tak, kurczę, już przedłużyłem, ale spoko. I jakoś sobie z tym poradzimy. A, Fendal i tak będzie, i tak kurczę, jakoś dojdzie normalnie. Kurczę, naprawdę muszę sobie znaleźć nowy armor. Nie wiem, może wy wiecie, jak zdobyć jakiś dobry armor na tak niskim stage'u, levelu, czy coś. Czy jakieś dobre miecze i ogólnie jakieś dobre itemy, bo kasę mam, to tam kasa, to tam nic. Kurde, brzydka pogoda się zrobiła. Dobra, no nie będę tego nie będę tego robił teraz. Oho, kto to jest? Breton? Proszę, Breton, jakiś rasista pewnie.
Skoro on jest Bretonem i ja to... O kurde, co on ma za zbroję? Widzicie, jak on ma zbroję? O kurde. Gdzie on jest? Tu jesteś. Kurde, ładną masz zbroję, zaraz sobie wezmę. A Fendalowi dam swoją. No pięknie. I trzeba było mnie atakować, dziwko jedna, trzeba było. Gold, healing, magica, tego nie biorę. Armor 68, a ja mam dokładnie... 84! Are you fucking kidding me? No, to akurat jest lepsze. A, butów nie miał takich. Dobra, więc to i to wezmę dla Fendala. Fendal, gdzie jesteś, cioto jedna? Chodź tu, Fendal, szybko. Gdzie jesteś? O, dobra. Fendal, mam dla ciebie nową zbroję. Popatrz na to. Jim Carrey. No dobra, więc tak. Apparel, Dwarfen Armor. O, proszę, widzisz, teraz normalnie wyglądasz. No, ringu ci nie dam. I to ci dam, rękawiczki. No i świetnie. No. I teraz wyglądamy jak rycerze, no. Ha. Okej. Okay. Tylko te troszkę te czapki nie pasują. On jest niższy ode mnie? Aha, niższy jest ode mnie. O kurde. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. No dobra, spoko. Zazwyczaj elfy są wysokie, ale spoko, spoko. No dobra. Może ten akurat jest jakimś dziwnym bankartem. No okej, okay. Ale wygląda zarobiście. No przynajmniej nie będzie tak często, kurde, tracił dużo HP. Dojdziemy sobie do tych greybeardsów całych i zobaczymy, co oni tam mają. O, ja pierdzie, aś, o kurde, nie zauważyłem go, kurde. Człowieku, weź mnie tak nie strasz. Pięknie, Fendal, dokończyłeś. Zrobiłeś finishing, dobra, Berklaus, wiem, że daje na daje staminę i wszystkie te inne takie z tych niebezpiecznych zwierząt. Gdzie my jesteśmy? What the motherfucking shit? O kurde, źle poszedłem. Dobra, to poczekajcie. No i dobra. Więc mamy, przyszedłem już w długą, długą drogę. Po drodze zabijając paru ludzi albo mobów, nieważne. A dragonborn appears at this moment in the turning of the age. No oczywiście. Przecież mnie wzywaliście. Wzywaliście mnie. Show us, dragonborn. Let us taste of your voice. Wow. Ale fetysz. Jeszcze się odwrócił. Dragonborn, it is you. Welcome to High Hrothgar. I am Master Arngeir. I speak for the Greybeards. No spoko. Now, tell me, Dragonborn, why have you come here? Ponieważ mnie wzywaliście, mistrzu. Welcome a Dragonborn to High Hrothgar. We will do our best to teach you how to use your gift in fulfillment of your destiny. Okay. That is for you to discover. We can show you the way, but not your destination. We are here to guide you in that pursuit, just as the Greybeards have sought to guide those of the dragon blood that came before you. You are not the first. There have been many of the dragon blood since Akatosh first bestowed that gift upon mortal kind. Whether you are the only dragonborn of this age, that is not ours to know. You are the only one that has been revealed thus far. That is all I can say. No i okej. Jestem gotów. You have shown that you are dragonborn. You have the inborn gift. But do you have the discipline and temperament to follow the path laid out for you? Without training, you have already taken the first steps towards projecting your voice into a thum, a shout. Now let us see if you are willing and able to learn. When you shout, you speak in the language of dragons. Thus your dragon blood
gives you an inborn ability to learn words of power. All shouts are made up of three words of power. No wiem przecież, no. Mr. Einhart will now teach you row, the second word in unrelenting force. Row. No dawaj. Gdzie jesteś? Ty. Z najbrzydszą mordą. Force to focus your thumb more sharply. Row. Więc bierzemy ro. Gdzie jest ro? Tu jest ro. I zaraz sobie przetestujemy nasze ro. No, bierz to. Bierz. Świetnie. Unrelating force. You truly do have the gift. But learning a word of power is only the first step. You must unlock its meaning through constant practice in order to use it in a shout. Well, that is how the rest of us learn shouts. As Dragonborn, you can absorb a slain dragon's life force and knowledge directly. No to wiem. Dobra, to teraz mistrz Einarf daje mi duszę smoka. No i okej, więc teraz możemy. I co teraz mamy zrobić? Aha. Okej, rozumiem, dobra. Czyli teraz tutaj będzie cel. Fus, row. A, się patrzą na siebie. Się patrzą. Ha. Pewnie czytają sobie w myślach. Okej. To jest bardzo łatwe. Fus, row. No i co? I co, zdziwieni? Jestem prawdziwym Dragonbornem. Jedynym, kurde, na świecie. Tak wygląda Dragonborn. No. Ruda! No, i co? Jestem prawdziwym Dragonbornem. Dobrze, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Ja na tym zakończę odcinek i ten test, znaczy test, te nauki z tymi Gravebeardsami przejdę sobie prawdopodobnie poza odcinkiem, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Na razie. O, ja pierdzielę, widzieliście to? Ja pierdzielę. Gdyby tak wszyscy wokół słuchali się moich rozkazów, proszę o to nagrać.